Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa ze studia telewizji Trwam. Źródło pokoju właściwie operacja źródło pokoju to nazwa tureckiej interwencji wojskowej w Syrii. Jak wkraczają wojska na inne terytorium, to zwykło się to nazywać inwazją, a stąd już krok tylko do innych wojennych określeń i konotacji. Bez wątpienia zdaje sobie sprawę z tego prezydent Turcji Erdogan, który wie, jak bardzo ważne są nazwy. Dlatego przestrzega, ba więcej, grozi on Unii Europejskiej, że jeśli zacznie inaczej nazywać jego operację, to gorzko pożałuje. Powiedział on, cytuję: Hej, Unia Europejska, opanuj się, jeśli nazwiecie naszą operację w Syrii inwazją, otworzymy bramy i wyślemy wam 3 miliony 600 tysięcy uchodźców. Koniec cytatu. Dodatkowo, zarzucił Unii brak szczerości w relacjach z Turcją oraz konkludował: Wasze życie zbudowane jest na kłamstwie koniec cytatu. Nawiązywał tym samym do obietnicy złożonej Turcji, że stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i co? Negocjacje akcesyjne tego kraju z Unią trwają już od 32 lat, a ich końca, Nadal nie widać. Z drugiej strony prezydent Turcji wyśmiewa też niewydolność Unii Europejskiej. Od trzech lat bowiem to on wyhamowuje inwazję nachodźców, czyli tzw. uchodźców na kontynent europejski, za co otrzymuje miliardy euro od Unii Europejskiej. Dla prezydenta Turcji zdają się to być humorystyczne kwoty, które gotów jest rozdzielić między uchodźców i wysłać ich na Brukselę, Berlin i Paryż. Doskonale zdaje sobie sprawę, że tym ruchem zdestabilizuje Unię i systemy polityczne wielu jej krajów członkowskich. Jego groźby są więc skuteczne. Unia Europejska sama jest sobie winna, a dokładnie jej decydenci, nadający ton od wielu lat. Jeśli świadomie łamie się wewnętrzne reguły i przepisy, to nie należy się dziwić, popadając w absurdalne sytuacje. Kontrola na granicach większości krajów Unii została zniesiona, przeniesiono ją jednak na granice zewnętrzne, widzę układ z Schengen. Jeśli którykolwiek z krajów członkowskich, tzw. granicznych, nie wypełnia powinności i przepuszcza masowo osoby nieuprawnione na teren całej Unii, jak Grecja lub Włochy, to powinien zostać automatycznie, przynajmniej czasowo, z tego układu wykluczony. Granicą Unii staje się granica następnego kraju. Gdy jednak rząd węgierski z tego właśnie powodu zamknął swoją granicę, to paradoksalnie stał się pierwszym chłopcem dobicia w Unii Europejskiej. Pani kanclerz Niemiec, która łamiąc unijne reguły, o zarzutach naruszenia niemieckiej konstytucji nie wspominając, otworzyła granicę dla uchodźców i nazwała to aktem europejskiej solidarności. Zachęcała też w Parlamencie Europejskim do przeciwstawienia się nacjonalizmom i egoizmom. No proszę, jak można, zgodnie ze znanym przysłowiem, odwrócić kota ogonem. Notabene nie pierwszy raz, gdyż już wcześniej na unijne potrzeby marchewkę zaklasyfikowano jako owoc, ślimaka jako rybę śródlądową, tradycyjną żarówkę po reformie jako urządzenie grzewcze do pomieszczeń gospodarczych, a bawarski kufel do piwa jako prawny przyrząd pomiarowy, gesetzliches maßgerät, nakazując jego zmianę. A czemu miała służyć słynna broszura Język Neutralny Płciowo w Parlamencie Europejskim, jak nie zatarciu różnic między płcią męską i żeńską? Dlaczego zabijanie dzieci nienarodzonych określane jest mianem aborcji, a zabijanie narodzonych dzieci, chorych i osób starszych eutanazją i prawem do godnej śmierci? Jeśli tak, to czy taka Unia Europejska może odmówić prawa prezydentowi Turcji, którego wojska rozpoczęły inwazję w Syrii, zdestabilizowały tam sytuację i na samym początku tejże operacji ginie 100 osób, nazwania jej źródłem pokoju? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.